Panie Marszałku, Wysoka Izbo, a właśnie, że wygramy. Inflacja nie jest produktem polskiego rządu. Gospodarka polska nie jest w złym stanie, wprost przeciwnie. To padło właśnie na tej sali ze strony opozycji, a to dzięki osłonom rynku pracy, pomocy finansowej przedsiębiorcom i wspieraniu wydatków, stałym wspieraniu obywateli po pandemii COVID-19 i w tej wojennej putinflacji. A teraz ad rem. Umowa partnerstwa jest dokumentem strategicznym, nie mającym wpływu na żadną regulację prawną, zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim. Warunkowość jest standardowym mechanizmem przewidzianym w rozporządzeniu ogólnym Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1060/21. Taki mechanizm istniał już dla perspektywy 2014-2020. Wówczas państwa członkowskie miały do spełnienia 36 warunków. W nowej perspektywie 2021-2027 jest ich mniej 20. Pytanie do pana ministra. Czy wystąpienie z wnioskiem o płatność do Komisji Europejskiej wymaga poniesienia i rozliczenia wydatków związanych z realizacją konkretnych projektów? Czy zakończenie dialogu technicznego z Komisją jest uwarunkowane spełnieniem warunków podstawowych? Bardzo dziękuję.